Zawarty nie przez wszystkich pracodawców tych spraw, jest rozszerzany na poziomie rządu czy innego przepisu na cały sektor. I dlatego wtedy nie ma nieuczciwego konkurowania między pracodawcami, tylko właśnie zaniżaniem, prędko oceniem dla pracowniczych. I stąd rozwój, jeżeli proszę Państwa, w naszym związku, jeżeli tu pójdzie w tym kierunku rozwoju układów branżowych, to nie będzie komisji zakładowej w naszym związku, która nie będzie należała do struktury branżowej, bo ona będzie autentycznie i automatycznie zainteresowana należeniem do struktury branżowej, która ma układ branżowy. Ja miałem kilka takich dramatycznych spotkań, bo mnie prosiła sekcja krajowa, gdzie prosili mnie, żeby interweniować, udało się skutecznie zablokować taki zamiar prywatyzacji PGNiG-u polegający na wyłuskaniu tych najlepszych, najbardziej dochodowych części z tego sektora. Chodzi przede wszystkim o dystrybucję. I powiem sobie szczerze, wejście tam tego typu ludzi jak Bartimplex czy firm i tak dalej, i tak dalej. No bo widzieliśmy to po czy nawet strony rosyjskiej przy okazji prywatyzacji. I myśmy interweniowali, żeby nie doszło do takiego po prostu przechyłu niekorzystnego w naszej opinii, nie tylko dla interesów Polski, ale dla pracowników. I w tej chwili, powiem szczerze Państwu, sam też to, co kolega powiedział, straciłem orientację do końca, jak tam jest w tej chwili. Muszę pojechać na zebranie sekcji krajowej PGNiG, żeby się przysłuchać, jakie w tej chwili tam są opinie i stanowiska. Wiadomo, że my musimy tutaj, jako przedstawiciele pracowników, minimalizować skutki tej restrukturyzacji, które przyniosłyby redukcję zatrudnienia lub taką zmianę właścicielską, która w przyszłości spowoduje także tą redukcję zatrudnienia. De facto i odsprzedanie tych najlepszych kąsków tego sektora różnego rodzaju spółkom prywatnym. I tutaj można liczyć, proszę Państwa, na poparcie, dlatego, ponieważ udało się stworzyć taki mechanizm Komisji Trójstronnej, że nawet jak bezpośrednio minister nie chce rozmawiać, to my mamy formalne prawo wynikające z ustawy zażądania negocjacji danego problemu gospodarczego, czy socjalnego, czy budżetowego na poziomie formalnych struktur Komisji Trójstronnej. I przykładem jest to sprawa przemysłu stoczniowego. Dwa tygodnie temu było zgłoszenie problemu przez sekcję przemysłu okrętowego. Prowadziliśmy nadzwyczajne obrady zespołu, formalnego zespołu problemowego do spraw polityki gospodarczej i rynku pracy. Odbyło się spotkanie, przedstawicieli rządu obowiązkowo byli, pracodawców także, oczywiście nasze związki reprezentatywne. Powstał projekt tego wstępne oczywiście pewnego dokapitalizowania przemysłu stoczniowego. Czyli tu, proszę Państwa, taką ścieżką można liczyć na wsparcie. Ja deklaruję wsparcie ze swojej strony, nawet bezpośredni udział w tego typu rozmowach, jeżeli oczywiście nie będzie to kolidowało z wcześniej ustalonymi faktami w kalendarzu. No, zawsze jest to pierwsze rozmowy w związku 14 tysięcy organizacji związkowych. Być może, że w niektórych jestem za często. Stocznie Gdańskie, więc albo oni u mnie są, albo ja, no to jesteśmy, widzimy się kilkanaście razy w roku, ale to jest 200 metrów, prawda? I to była tak szczególna sytuacja, ale najczęściej tak jest, że jak już raz udaje się być gdzieś, to później te wizyty są częstsze. Proszę Państwa, ja naprawdę życzę Państwu przede wszystkim nadziei i poczucia sensu w tym działaniu. Ten sens jest, nadzieja jest. Naprawdę wiem, że ciężko jest, bo przeżyliśmy ten różnego rodzaju wstrząsy, ale też trzeba popatrzeć na tą część tych typowo związkowych narzędzi, które nam się udało nie tylko ustanowić, ale niektóre także polepszyć.
i żebyśmy przy pomocy tych narzędzi, a także środków, jakie wynikają z tych narzędzi, żebyśmy związek przestawili właśnie na tą realną formę działania. Jednocześnie ona nie jest jednostronna, proszę Państwa, czujecie Państwo, że to nie jest jednostronna. Tak samo jak czy spotykamy się na uczelniach, czy w hutach, czy w kopalniach, to wyraźnie widać, że to przesłanie solidarności możemy realizować. Jeśli chodzi o bezrobotnych, jeszcze na koniec, proszę Państwa, no to też jest też takie nadwywoływanie do tablicy. My w stopniu, w jakim, proszę Państwa, wcale nie musimy za to odpowiadać. Jednak w naszym związku mamy tak 30, jak mówiłem, programy telewizyjne, mamy naprawdę około 30 biur ochrony pracy. W tym jest pośrednictwo, różnego rodzaju bazy danych, które umożliwiają pośrednictwo. I w jakiejś, pewnie, że nie są to jakieś efekty globalnie odczuwalne, ale gdyby każda z instytucji, które przecież nie mają jako swojego zadania statutowego, choćby w takim stopniu połowicznym jakby pomagała tam bezrobotnym, to na pewno byłaby zupełnie inna sytuacja. Bardzo by nam pomogło, żeby było tak jak w Belgii czy w innych krajach, że członek związku, który chwilowo jest bezrobotny, że on na terenie swojego związku pobiera te świadczenia. On wtedy za dużo mniejszą opłatę niż to wykonuje administracja państwowa moglibyśmy to robić. Tak na przykład porozumienia mają związki belgijskie, francuskie, holenderskie z Ministerstwem Pracy i są, wykonują usługę. A ten człowiek, że się tak wyrażę, nie traci się z kręgu kontaktów z członkami związku, ze swoją strukturą. Wymieniają opinie na temat przekwalifikowań, możliwości zakładania firm, czy także są objęci tym pośrednictwem pracy. My wykonujemy kilkanaście tysięcy pośrednictw pracy, to wydaje się, co to jest, proszę Państwa, ale skutecznie w ciągu jednego roku. I dlatego tą funkcję wobec na pewno bezrobotnych, na pewno musimy jeszcze rozszerzyć. W wielu regionach, proszę Państwa, nasze struktury związku także wspomagają charytatywnie, na przykład systematycznie rozdają posiłki. Komisje zakładowe w naszym związku sobie wybierają szkołę konkretną lub jakąś instytucję i systematycznie udzielają środków na takie, na to dożywianie podstawowe. Okazuje się, że te pieniądze nie przychodzą jakoś na to wielkie dożywianie, które rząd zaplanował. Na przykład moja Komisja Zakładowa Politechniki Śląskiej ma od dawna szkołę, którą po prostu dotuje, jeśli chodzi o posiłki dla tych dzieci. I dużo jest takich akcji typu wolontariatu też. Będziemy na pewno w większym stopniu jako związek wchodzić we współpracę z wolontariatem, nawet bezpośrednio. Tutaj mamy przykład od naszych sąsiadów jakby z południa, z Włochów, na dużą skalę. Jestem przekonany, że tą funkcję związku solidarnościowego będziemy w stanie realizować. Tylko żeby teraz, żeby się, proszę Państwa, nie poddawać, tylko twardo osiągać te cele, które postawiliśmy sobie. Nie da się zaszczuć, nie da się zaszczuć sondażom, tylko po prostu walczyć, nie poddawać się. Życzę Panu też, Prezesowi, tych właśnie osiągnięcia tych celów, które Pan sobie postawił. To imponujące są te cele i jestem przekonany, że Państwu to skutecznie się uda osiągnąć. Czuję się po prostu tą atmosferę i przede wszystkim to, że jesteście Państwo potrzebni także w ekonomii. Jeżeli macie produkt Państwo, doświadczenie, to na pewno jakieś inne okoliczności nie są w stanie tego w inną stronę skierować. Oczywiście zawsze są trudności, ale jestem przekonany, że to jest taki produkt, który będzie zawsze bardzo potrzebny. I Państwo będziecie mogli dzięki temu nie tylko utrzymywać tą ilość miejsc pracy, ale nawet zwiększać, da Bóg, zwiększać tą ilość miejsc pracy, bo to jest najważniejsze. Jeszcze raz dziękuję bardzo Państwu. Internetowych nośników jest zarówno strona internetowa z Krajowej Komisji Solidarności, to w biuletynie informacyjnym na ostatniej okładce, także możecie Państwo wchodzić na bieżące informacje, takie także zarówno wywiady, jak i decyzje związku, jeśli chodzi o stronę internetową moją. Tam są też linki, regiony także mają. Myśmy wyposażyli wszystkie struktury regionalne i sekretariaty branżowe w pełne możliwości tej łączności komputerowej, elektronicznej, która także oczywiście może służyć później
redagowaniu i składaniu biuletynów i pism wnioskowych. I to trzeba wykorzystać wszystko. To jest potencjał olbrzymi. Powiem szczerze, naprawdę związek musi przejść reedukację, czyli ponowną edukację w systemie demokratycznym już w tym miejscu, w jakim on jest. Uważam, że na przykład w przyszłej kadencji wyborów w związku nie powinni kandydować działacze, nie mogą kandydować, którzy na przykład nie mają tych podstawowych szkoleń związkowych jako certyfikatów zaliczonych. Bo tak, taka jest w tej chwili reguła. Czyli edukacja. Ja wiem, że tutaj w tym na pewno w zakładzie Państwo czują, jak to jest ważny czynnik. Po prostu spontanicznością czy technikami demokratycznymi nie wykonamy tego zadania, jakie przed nami jest. To są już narzędzia potrzebne, ale dochodzą nowe wyzwania. I ci młodzi ludzie, 20-paroletni, którzy organizują związek, wiecie Państwo, jaką oni w ogóle postawili strukturę związku? Oni nie chcą zaburzyć związku. Oni wiedzą, że są w naszym związku. Oni reprezentują tych 20 parę tysięcy pracowników supermarketów, oni tam organizują. Oni nam wczoraj zrobili na prezydium taki, pokazali, jak oni widzą na przykład, jak powinien związek wyglądać. To uważają tak, że struktury zakładowe i przede wszystkim instytucja bardzo dobrze zarządzana organizacyjnie i od razu tak, cała składka do zarządu krajowego, 12-osobowego, on formułuje struktury terenowe jako już struktury zarządzające, a nie wybierane. Takie jest odczucie młodych 20-paroletnich ludzi, członków naszego związku. Oni wiedzą oczywiście, oni nie chcą zaburzyć, nie chcą, tylko dają też nam taki impuls do przemyślenia. Sądzę, że więcej pytań nie będziemy mogli w tej chwili zadać. Chciałbym podziękować i na pamiątkę spotkania wręcz taki drobny upominek, gdzie jest album, jest nasza gazetka regionalna, czyli Toruński Informator Solidarności i sprawozdanie z naszej działalności z dniem kadencji. Jeszcze zanim oddam mikrofon, miałbym w imieniu delegatów taką formę, czy istniałaby możliwość zrobienia 5-minutowej przerwy i wyjścia przed biurowiec zrobienia wspólnego zdjęcia z panem przewodniczącym. Od państwa zależy, ja jestem do usług, proszę państwa. Słuchajcie, postaramy się tak ustawić ten termin, żeby mógł być, przynajmniej na którymś z... Będziecie mieli dwa dni czy trzy dni? Na maj, tak? Mamy dwa dni, czyli 15-16 maja, mamy dwa razy delegatów w Krakowie. Aha, 15-16, tak? Ja dam informację do tego. No ja sobie już zapiszę, wiesz, bo to dobrze wiedzieć. 15-16 maja Krakowie, także też w geofizyce, tylko że Krakowska. A, w geofizyce, tak wiem, Krakowska, bo na tam Podkarpacie. Podkarpacie obsługiwała. Zaczynamy 15, o godzinie 10, 16 na 10 na przelecę. No mamy. Może zjedzmy teraz coś, ja bym może... Słuchaj, zrobię się. Naprawdę ja będę przyjeżdżał, to wpadnę. Ale to wtedy bym tylko przyjechał na zarząd zwiedzenia. Na zwiedzenie. Ja tyle razy przyjeżdżam. Jasne. To możemy tak. Dzisiaj powiedzmy rezygnujemy. Kilka razy w miesiącu ja tu przyjeżdżam. To żaden problem, czy się umówię. Jadę do Łodzi, jadę do Katowic. Jutro będę przyjeżdżał, ale rodzinnie. Na przykład jutro będę przyjeżdżał, ale rodzinnie. Znaczy nie zatrzymam się, bo już ona będzie mi cisnęła, żebyśmy na nabożeństwo sobie poświadkowe zdążyli. Pracy. No właśnie.
Sterowanie metodą zbiorów rozkrytych. Państwo mają bardzo tu chyba skomputeryzowane biuro, prawda? Bardzo. Bardzo proszę o naturalny wyraz twarzy. Nie mówię, że musicie Państwo się uśmiechać, ale jest to wskazane. Ale dlaczego, Władek, Ty jesteś na samym składu pierwszym? Proszę bardzo, przesunąć. Mówiliśmy się tak, że dzisiaj, jeśli chodzi o zwiedzanie, to nie chciałbym zbyt powierzchownie tego zrobić. Muszę być na tym sztabie. Dlatego w ciągu 2 miesięcy. Tak. Przejazdem, bo jestem kilka razy w miesiącu przejeżdżam. No jestem rzeczywiście sporo. Nie, za późno. Tutaj to słowo. Tak? Tak. Ten impuls, tak? Tak jest. Jakie jest zatrudnienie? W firmie? Tak, dziękuję bardzo serdecznie. W tej chwili zatrudniamy w granicach To jest tak, to jest programa Torunia, a ten to jest Bazylika w ogóle. Zawsze podziwiamy, a to jest właśnie piękne. Jest to znaczy stały właśnie w tej Bazylice. Na brzeżu jest jedno z piękniejszych w ogóle w Europie. Pewnie, że tam jest. Jeszcze pan prezydent tutaj musi jeszcze to odnaleźć. Chodźmy na obiad, bo... Dziękuję bardzo. Ale wcześniej.